Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Core Keeper. I tak, dzisiaj jest to solo. Przeciwieństwie do tego, co było ostatnio, to nie jest tak, że znowu coś nie tak działa z nagraniem i przez to nie słychać siostry, tym naprawdę jestem samemu i tak. Można powiedzieć, że spotykamy się tutaj po raz kolejny. Po raz pierwszy chyba, jeśli się nie mylę, na nowszej trochę wersji, która wprowadza trochę poprawek, ponoć. I w sumie patch notes nie były jakieś super długie, a to, co było w nich opisane, jest dla mnie, można powiedzieć, że czarną magią. Bo prawie nic z tego, co tam było wymienione, nie rozumiałem. I jedyne co, to to, że zmienili trochę łowienie ryb. Ponoć jest teraz może nie tyle co prostsze, co bardziej przystępne. I żeby też ludziom było trochę prościej, to zmienili pozycję tej zdolności z tą zdolnością, więc no. Teraz ryby są bliżej. Łatwiej się je wyciąga przez to. A szanse na unik dostaniemy dopiero później. Ale dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to. Jak widzicie, mam przy sobie dużo, jak ja to nazywam, kebabów, czy tam w sumie wrapów paprykowych. Trochę innych plonów, które nazbierałem, nie chciałem się ich odstawić. I w sumie teraz zauważyłem dopiero, że nie wziąłem najważniejszych rzeczy, jakie w sumie powinienem brać ze sobą. Ale dobra, mniejsza o to. A dobra, tutaj jest. Super. Miksturki życia. Kilka miksturek takich i moje ukochane bomby. No. O, przy okazji coś jest chyba nie tak z dźwiękiem? Teraz słyszę. Nie, wszystko jest tak jak zawsze było, więc dziwne, że takie ciche, ale mniejsza. I tak, dzisiaj zajmujemy się w sumie czymś... Nawet nie wiem, czym można tak najprościej w świecie powiedzieć. Ale tak, czymś nowym, na pewno. I zapewne też przy okazji będziemy łazić po kopalniach, szukać szczęścia, tak najłatwiej to określając. Ewentualnie, mimo tego, że siostry nie ma, mogę spróbować zawalczyć z robakiem. Byłoby to co prawda... Może nie tyle co nie na miejscu, co problematyczne, bo potem ona by mnie próbowała zabić za to, że tak, no wiecie, zajmę się robakiem bez niej. Więc chociaż jest to kusząca propozycja, ogólnie wiecie, żeby cokolwiek przydatnego na odcinku zrobić, tak będę musiał odmówić właśnie z powodu, że nie chcę iść na sprzeczkę z siostrą. Chociaż może jeszcze przemyślę, może jednak to zrobię, wiecie. Nic nie jest pewnego w tym wszystkim, a póki co tak, będziemy tutaj chodzić, zwiedzać, szukać i przede wszystkim walczyć, bo z tego co mi wiadomo, prawie każdy przeciwnik, który tu istnieje, Okej, ciekawe. Co tu daje szansę na unik, to ubranie Cavelinga. Przy okazji, wiem jak oni się nazywają prawdopodobnie. Ale tak, wracając, dowiedziałem się, że właśnie większość wrogów ma jakieś tam swoje rzadkie dropy właśnie. I to jest też coś, co właśnie chciałbym teraz, można powiedzieć, jako główny element swojej przygody dzisiejszej właśnie stawić, czyli chcę połazić po biomie jaskiniowym. O ile nie znajdziemy jakiegoś jeszcze lepszego biomu, rzecz jasna. Poszukać właśnie tych skalnych potworów. Cavelingów. W każdej możliwej okazji i kiedy już ich... Nie chciałem tego przyłączyć, super. Kiedy ich znajdziemy właśnie bić, z szansą na to, żebyśmy wydropili coś fajnego. No, jak już mówiłem, każdy ponoć ma jakieś swoje specjalne dropy. U nich to chyba jest po prostu, z tego co widzę, ubranie, ale... Nawet jeśli to jest tylko takie ubranko, to... Warto byłoby się tym zainteresować. I tak, co jeszcze mogę w sumie dodać? No, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, poza tym, że oczywiście trochę sobie nafarmiłem roślinek i nie tylko, to zrobiłem też jedną rzecz, konkretnie delikatnego respeka, jeśli chodzi o kwestie umiejętności, które posiadam w górnictwie. I nie, nie, zdecydowanie muszę podgłośnić muzykę. Czy może trochę? Oj, od razu lepiej. Bo wiecie, po prostu ta muzyka była za cicho. A ona jest tu sobie taka super, że aż żal byłoby po prostu, żebyście jej nie słyszeli. Tak. Po prostu... cudo. Bardzo mi się podoba, muszę przyznać. Ale tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć oryginalnie. Już się trochę zgubiłem. Tak, zgubiłem się totalnie przez to, że w sumie o tej muzyce zacząłem gadać. Więc wybaczcie, no. Moja pamiętliwość jak zwykle taka sama. No niestety, dobra. Ale tak, idziemy.
I ogólnie właśnie też ten tunel warto byłoby przejrzeć. A, dobra, pamiętam. A właśnie respek skilli w górnictwie. Zmniejszyłem trochę szanse na to, żeby dostawać dodatkowe rudy ze złóż. A żeby nie było nieanulowane tego całkowicie, tylko zmniejszyłem. I zwiększyłem za to zasięg wykrywania rud. Widzicie, przez to nawet w ścianie wiem, gdzie jest jaka ruda, a nie tylko, że jakaś ruda tam jest. Co zdecydowanie ułatwia nawigację, przez to, że wiem, gdzie jest żelazo, gdzie jest złoto, a gdzie dajmy na to... Nie warto iść, bo tam się, dajmy na to, ukrywa miedź. Takie tam sprawy. Stwierdziłem, wiecie, że to jest przydatniejsze, w szczególności, że no, od... Jak to się nazywa? Od umiejętności, z szansą na to, że wypadnie więcej rud. Umiejętność taka prywatna na dalszej ścieżce rozwoju to jest to, że pewien procent, chyba jeśli się nie mylę, obrażeń górniczych, które posiadamy, dodajemy do obrażeń walki wręcz. A jako, że nie przejmuję się za bardzo walką wręcz, to cek. Nie jest to aż takie kuszące dla mnie. Chociaż oczywiście wiem, że mógłbym to zrobić i w sumie walki wręcz nie powinienem też tak zaniedbywać cały czas. Ale no, stwierdziłem, że wolę już wykrywać rudy i mieć jakieś tam inne fajne benefity, jak trochę szybsze kopanie niż... No, niż większe obrażenia na czymś, czego i tak pewnie nie użyję. I przy okazji, co my tu mamy? A, mieć nic przydatnego. Dobra. Skoro nie widzę tutaj ani wrogów, ani żadnego metalu. A nie, dobra, widzę tam coś. Oczywiście trzeba pójść. Dać, nie ma przebacz, tam jest dużo znajdziek. A chciałem już powiedzieć, że skoro nie widzę, co zaprowadzę was tutaj, bo to znalazłem właśnie jakieś takie dziwne coś. Nie ruszałem, żeby nie było. Ale tak, o, przy okazji kolejny punkt w górnictwie, no właśnie tak to teraz wygląda, 5%, żeby zawsze coś było. I rozwijam jak najbardziej to, żeby właśnie lepiej widzieć te rudy z odległości. Bo to się wydaje naprawdę potężną zdolnością. I dobra, jeszcze tylko ostatni klocek i zaraz się rzucą na mnie, to trzeba ze 3 strzały chyba na nich robić? Nie, nawet 2, jeśli chyba te większe progi obrażeniowe wskoczą. Okej. Dobra, na spokojnie. Będzie dobrze, będzie dobrze. A może zawsze były 2? Nawet jak są niższe progi? Albo mam wielkiego farta z tym, jakie obrażenia mi się trafiają, albo rzeczywiście to tylko... Jak to się nazywa? A, nie to chciałem zdobyć, ale mniejsze. Rzeczywiście wymagało chyba tylko 2, ale dobra, mniejsza. Chcę się tym przejmować i... O, jakaś ruda tam jest. Jak widzicie, już widać, że tam jest złoto oraz trochę żelaza. Jak mówiłem, przydatna zdolność, bo szybko mogę rozpoznać. Wiem, że jest to tylko takie trochę quality of life. Nic przydatnego takiego rzeczywiście potrzebnego na podwójne rudy. Obstawiam, że będą cenniejszym wyborem na dłuższą metę, ale ja tam nie gram pod optymalność, ja gram po swojemu, pod swoje, widzimisię i tak dalej, więc no. A póki co kopmy trochę tutaj w piachu, żeby może zrobić sobie skrót do tunelu tego robaka nowy. I tak, póki tego czegoś nie ma, to możemy iść dalej. Szukając oczywiście przy okazji złóż. Tych ciekawych miejsc. Przy czym podkreślam, złoże żelaza, nawet chociaż mamy go trochę w zapasie, będę zbierał, bo podejrzewam, że nawet jeśli będą jakieś właśnie rzeczy z nowych materiałów, które tam były wspominane, jak te Crimson Bary całe, których nawet nie wiem jak zrobić, jak zdobyć i w ogóle, nie dobra, zrobić wiem, ale nie wiem gdzie zdobyć materiał na nie. To obstawiam, że i tak będzie wymagało, wiecie, złota czy żelaza, więc nawet jeśli w małych ilościach wolę mieć zapas, niż potem płakać, że muszę biegać i szukać, więc no. Idziemy tutaj, tak, i nie wiem co nam się błyszczy, niestety tego nie sprawdzę, ale za to możemy pójść jeszcze dalej i... Caveling Shaman, tak chyba najłatwiej to nazywać. Wyglądajmy na szamanów. A że cavelingi to jesteśmy już pewni po nazwie zbrojki, która z nich wypada. I co ciekawe też, jednym z rzadkich dropów z nich są muszkiety. Nie wiem, czy to mi wypadł na odcinku, czy to było poza odcinkiem, więc wiecie. Wolę powiedzieć, żebyście mieli pewność, że... No, żebym miał pewność właśnie bardziej ja. O tym właśnie, że jesteście tego świadomi. Ale dobra, mniejsza. A marchewka, nawet nie wiem po co brałem. Taki ogr, dobra. Zanim będziemy z nim dali walczyć, to jeszcze... A zjemy dodatkowo kilka sztuk tego wszystkiego. Aha. Dobra, tunel idzie dalej. Mogę się doczekać momentu, w którym zobaczymy, jak zatacza jakieś koło czy coś. Wiecie, ten robak tutaj ciągle chodzi. Co chwilę można go spotkać ponownie, więc tak.
Ten tunel musi zatoczyć kiedyś koło. Chyba, że on chodzi w tej wewce. To też jest alternatywa, chociaż osobiście bym wątpił, patrząc na to, że zawsze widziałem, jak idzie w jedną stronę. Za dużo tego grzechu. Ale dobra, mniejsza. No, skupmy się na walce. A tego wyjątkowo... O, nie, nie ma co prowadzić gać tletem. Jeszcze zginę od tego. Dobra, nie zginąłem. I teraz tak, łyk miksturki, żremy. Crystal Skull Shard. Kolejny, do kolekcji. W ogóle czym jest ten cały Crystal Skull? Nie wiem. W sensie wiem, że to będzie kryształowa czaszka. Jakieś zastosowanie, do czego to służy, czy to jest w ogóle przydatne? No, totalnie nie mam pojęcia. Natomiast zdobyliśmy sporo tych kawałków. Przynajmniej tak mi się wydaje się. No, dwa tutaj i chyba z pięć, może nawet w bazie. Jestem pewien, bo aż tak nie pilnuję tych wszystkich ilości, ale trochę było i dobra. Remy dalej co i... widzę wrogów. Ale nie, tam pójdziemy za chwilę. Jak znajdziemy właśnie jakieś lepsze przejście i w ostatniej chwili się po prostu przekopałem, kiedy robak sobie idzie. No idealnie. I to znowu potwierdziło moją teorię, że ten robak chodzi zawsze w jedną stronę. Przynajmniej jak ja tu przychodzę. Ale dobra, zaraz będziemy go gonić, tylko chodnie też trochę w tych tunelach. W szczególności dla siostry, która się nie mylę, chyba nie stosuje ostatnio przynajmniej. A tych lamp tylko nosi tarczę albo pióro do daszowania. Nie jestem nawet pewien. To konkretnie wiem tylko, że coś tam innego nosiła. Zaraz będzie ten taki ogro podobny. A na szczęście się go łatwo pozbyłem i... Co tu mamy? Chyba kolejny kaptur. To mogę wziąć zamiast bomb pepper seeds, których mam aż nadmiar. Więc tak. Tak. A tak. Tak. I dobrze. Właśnie słabi się już zaczynałem robić. Ale to chyba kwestia tego, jak mam rozwinięte to, no i jaką broń w sumie, jaką broń używam. Broń korzystam. Jak zło tak zwał. Bo definitywnie to nie jest kwestia samych wrogów. Jestem świadom, że są zabójczo niebezpieczni i tak dalej, nawet mimo tego, że mam tą... Nawet mimo tego właśnie, jak się wyposażyłem w tą zbrojkę. Teraz swoją drogą jest bardzo kosztowna, a jednocześnie łatwa do zrobienia, jak już się ma kilof. Żelazny i... Legły ten żelazny biom. Dobra, widzę tu wroga. Dobra, super, super. Znowu łykniemy kolejnego kebaba z papryki. Dobra, złotko przyda się. Do tego pojedynczego szamana nawet nie będę lazł. Chcę po prostu zobaczyć, wiecie, dokąd prowadzi tunel. Bardziej niż cokolwiek innego. No jest tutaj tyle tych metali, nie no. Ile tego mamy? O, dobra, może jak będę wracał, to je zbiorę. To tak, lyziem dalej. Jeszcze mamy kilofa i mamy muszkieta. O, tu jest wejście do takiego gościa, to oczywiście, że to w takim wypadku zaatakuje. Kolejna to taka malutka torebka. Nie, nie potrzeba. Mamy już od dawna lepsze rzeczy. I tak miło, że proponujesz gro. Ale no, nie potrzeba. Ani ja, ani siostra. Dobra, więcej metali, więcej wrogów. Kolejny kryształek. Do tej pory nie wiem, jakie jest ich zastosowanie poza wykrywaczami bossów, które w sumie jak nie używam, więc no. A dobra, tu są metale chyba w piachu, to jakie są w piachu, to aż żal nie wziąć. Mieć piach się szybko kopię. Idziemy dalej. Ja nadal nie widać końca tego tunelu. Tak więc no, prawdopodobnie za chwilę zakręcimy kółko. Tak, wszystko na to wskazuje. To prawda, jeszcze do tego daleko, ale i tak jest spora szansa. W tej postaci idziemy dalej. Przez tych walniani. W ogóle ciekawe, czy kłócenie przez gluty daje może jakąś większą nagrodę do właśnie rozwinięcia
umiejętności biegania, czy coś. Tak całkowicie szczerze nawet nie sprawdzam. I co my tu mamy? A, tu mamy akurat Cynę, czyli Tin. I tak, muszę przyznać, coraz bardziej zaczyna mnie się wydawać się, że właśnie wszystkie metale są przypisane do konkretnych biomów, więc jeśli chcemy znaleźć coś nowego, to zgodnie z tą teorią będziemy musieli szukać jeszcze nowszego biomu. Miałoby to sens, tylko problem w tym, no że tak, znowu że, ale problem w tym właśnie, nawet tego, już się plączę, nawet mimo tego, że właśnie dużo łażę po mapie, nie znalazłem żadnej wskazówki, gdzie ten biom może być. Jedno co to czasami w losowych momentach mi się pojawiają bloki jakieś zielone, niezniszczalne, które mogłyby niby sugerować nowy biom, ale problem w tym, no, że nawet gdyby sugerowały nowy biom, to musiałbym umieć je zniszczyć, a ja nic nie mogę zrobić. To no, zaprzecza tej teorii. Chyba, naprawdę chyba, że właśnie bomby zadziałają. Muszę przyznać, bomby jeszcze nie testowałem i mamy dowód na to, że właśnie daje to kółko. Proszę. To może jeszcze nie do końca kompletne, ale piękne kółeczko. Deli gdzie nie, gdzie pojedynczych. Nic wielkiego. Nawet sporo ich. Celi, to mamy już potwierdzone, że to jest takie kółko. Biegać, żeby to tak wypełnić na stół, ale czy to ma jakieś... Nie wydaje mi się. Ciekawe tylko właśnie to, a chwila, czy tak, jakby dwa tunele to w ogóle były. Tylko momentami, więc chyba nie ma co się tym przejmować. No i dobra. 17 minut, to ja jeszcze nic nie zrobiłem. To tak, skoro już to jest załatwione, to teraz... Teraz w sumie... na pójść zająć się poważniejszymi sprawami. Nadal żrąc paprykowe. Kebaby. Ja nie wiem, czemu nie brałem ze sobą żadnego innego żarcia. Chociaż może to być kwestia tego, że nagotowałem ich tyle, że aż nie żal. Więc tak, tutaj... Zaraz będziemy na miejscu. I tak... Co w sumie mogę więcej powiedzieć? Testowałem też trochę bomby w sytuacjach tutaj górniczych, różnych i muszę przyznać, są badziewne. Naprawdę, nie są w stanie rozwalić tych kamieni, a zanim się jedna wysadzi, to po prostu kamień się zregeneruje przed drugą. A was, dziwnie to przekazałem, ale tak, chyba rozumiecie o co chodzi. Stawiacie jedną, chcecie wysadzić, po prostu powiedzmy kamień właśnie przy użyciu dwóch, to zanim druga eksploduje, to już dawno po prostu się kamień regeneruje do pełna i tak, gdzie był ten... Tunel, który pokazywałem, okej, okay, a tutaj, tak, tutaj, dobra. Czyli idziemy do góry. Może nie będzie to najszybsza droga, ale jestem pewien, że wcześniej czy później tam do... A tak, tędy. Dobrze, tak. Właśnie tutaj też coś takiego było, nie ruszam. Nie ruszam, nie ruszałem, nie będę ruszał. Jeszcze przynajmniej. No przecież nie będę musiał to zrobić. Ale tak, na razie nie chcę tego robić. Dlatego, że się właśnie że chciałem pokazać to też siostrze i pozwolić jej być przy tym. Wydaje się to być dosyć ważną rzeczą. Podamy ich szybko. Okej, okay, super. Fragment z kryształowej czaszki kolejny. Super. O, niestety dostaliśmy z ognia. O, co tu mamy? To całe ruiny tych różnych miejsc. Oraz Battle Axe. Okej. Okay. Nie, no, to głupo to zrobiłem, nie chciałem tego wyrzucać. Dobra, Battle Axe. Standardowa brońka po prostu. A przez to jakie obrażenia bije, to w stanie z niej korzystać nawet efektywnie.
Fajnie. Czyli jeśli będzie trzeba już walczyć czymś innym niż muszkietem, potem jak się zepsuje, rzecz jasna, to zdobyliśmy właśnie pięknego Battle Axe'a. Więc tak, dzisiaj będę z niego korzystał, ale na następne spotkanie prawdopodobnie przekażę go siostrze. Chociaż nie wiem, czy będzie chciała, bo ona ma teraz jakiś taki specjalny glutomiecz czy coś. I właśnie to, że to jest glutowe, może być dla niej ważniejsze niż samo ubranie. W szczególności, że uwielbia gluty i... Swego czasu, nie mówię, że teraz, ale... Swego czasu jej, można powiedzieć... Persona internetowa, awatar i tak dalej, przedstawiała glutę, więc no... Proszę, to jest właśnie ten... Losek, o którym ciągle wspominam. Nieważne, którędy idę, zawsze trafiam na niego jakoś ostatecznie i... Labirynt? Tak, potencjalnie labirynt. Fajnie, fajne, tylko... O, co ja tu mam zrobić bez mostów? Bo bez mostów nic. Tylko w szczególności, że tam jest skrzynka jakaś specjalna, dobra. Dobra. Mógłbym to inaczej teraz też rozwiązać. Dobra, zaryzykujemy. Wezmę tutaj... rozkopię gdzie niegdzie podłogę. Tym samym... Wygrzęs trochę... te podziemne właśnie... to jeziorko. Tu wszechobecne. Ale no... wydaje mi się, że to będzie lepszą opcją niż... zrezygnować. Wiecie, tam potem z powrotem do bazy, zanim w bazie coś tam, to za dużo czasu po prostu na to było stracone, więc tak, zrobię to w ten sposób. Jeśli tak to porobię, to nawet nie będzie z tym problemu, wiecie, że to będzie w całym czy coś. Więc tak, jakoś to zrobimy. Dobra. Go już wykopałem, a może lepiej mieć to. Nie wiem gdzie nawet. Zamiast, nie, zamiast konewki, zamiast mikstur i tak z nich nie korzystam. Dobra, 5 kawałków to zdecydowanie za mało. Nawet nie będę teraz już tutaj bardziej lazł. Trzeba będzie kiedyś tak iść, to jakoś się odrobi to wszystko. A na razie to co tutaj wykopałem to też zniszczę. Daj mi to na pewno wystarczającą ilość na chociażby kawałek i... dobra. Dobra. 27 kawałków, 28 i na razie to musi wystarczyć. Wątpię, żeby było tam aż tak dużo. Tak. Stawiając ze sobą pochodnie trasą, wiecie, którą już przełoziłem. A, pochodni nie mam? O proszę, to żeś mnie grę zaskoczyła. Ja na pochodnie będę wiedział, gdzie nie iść. Sprytne. Nawet bardzo. Chodź, ściany z innych materiałów po to, żeby właśnie... Okej, ja jestem głupkiem. Nie trzeba tu żadnych podłóg. To jest kwestia tego, żeby zauważyć, gdzie są właśnie jakieś takie... ściany rozbijalne. Okej, to już... znacznie... powiedzieć, nie tyle co może uprzyjemnia samo spotkanie z miejscem, co raczej ułatwia. Okej. A nie, chcę się nawet teraz celować. Masz dwa razy z tego toporka i będzie dobrze. Być uważnym i obserwatorem, jeśli chcemy. Łatwo dostać. Okej, widzę tego derta. Mała bomba i trochę tkanin.
Dobra. Dalej. Okej. Tędy nie przejdę. Więc no. Szukamy dalej jakichś dirtów, które będzie można rozwalić. Pewnie ich będzie sporo, nawet nie tyle sporo, co tutaj. O proszę, tu byłem już. Dobra, zanim pójdziemy dalej, to chcę jeszcze tutaj sobie poniszczyć, żeby wziąć co dają. I czyżby to była prawidłowa trasa? Nie mam pewności, aczkolwiek wszystko na to wskazuje. Więc tak. Teraz bliżej końca. Mamy to. Cokolwiek tu jest, mamy to. A wielką tajemnicą jest Vical Idol. Clear Gemstone. Nie wiem, do czego to służy, ale widzicie, że jakaś starożytna broń. Okej. Okaryny. Metali. I innych takich. Dobra, nawet wyrzucę wszelkie kamienie, derty. Ja chcę po prostu wziąć ze sobą. Jach też do widzenia. Drewno. Nie, drewno nie do widzenia. Z ciebie drewno zrobimy wspaniałe pochodnie. Kamienne podłogi jeszcze zostawię na chwilę, na wszelki wielki. Okej, to mogę wziąć. Nie mógłbym tego nawet użyć od razu, ale nie. Nie. Robię tego. I tak, co jeszcze? Mógłbym mikstury jakieś wyrzucić, ale to jest... Nie po to je gotowałem przez taki długi czas, żeby je wyrzucić. O, widzę, że tą torebkę mam, dobra. To też definitywnie do wyrzucenia i cyk. Pokarnę biorę. I tak, to chyba... Pięcia nasz koniec eksploracji tego miejsca. Aha. Jedyne co jeszcze, co rozwal to drewno. Przerobię sobie na pochodnie, wiecie, żebyśmy mieli ich trochę więcej. Wiecie. Okej, dobra. No. Trochę to jest darnie wychodzi, jestem tego świadom, ale... Tak będzie. Okej. A, dobra, chciałem szukać system, ale niestety w ten sposób się nie da. I w sumie wiem, że tą okarynę powinienem zostawić, jak już... Ale no. Jednak ją zabrać, bo może jest coś warta. A jeśli jest coś warta, to tak. Patrząc na to, ile kosztuje tu respecjalizacja, to wolę mieć przy sobie po prostu trochę finansów. A, i zapomniałem jeszcze najważniejszą, można tutaj coś przechowywać. Ryzykując, że się to utraci, ale tak, można. Skoro tajemnica labiryntu została rozwiązana, to tak, chyba będziemy mogli na spokojnie. Chwilę jeszcze coś tutaj. Prowadzi woda i nic, dobra, czyli nie prowadzi do nikąd w sumie. No to wracając, skoro już to rozwiązaliśmy, to tak, następny punkt w sumie w moim harmonogramie, że tak to dziwnie nazwę, co to w sumie nie istnieje. Nie spodziewałem się, że tutaj tak szybko sobie poradzimy z tym wszystkim, więc no po prostu na tyle z moich wszystkich planów. I tak, ostatnie co mi tak naprawdę teraz zostało, to albo szukać tego takiego jakiegoś tajemniczego następnego biomu, na co po prostu nie mam żadnego pomysłu, gdzie szukać, więc jak dla mnie... A, zjadłem tego za dużo, ale mniejsza. A, odpada. Albo ostatnie co jeszcze mi przychodzi na myśl, to zabawa w coś, co tak naprawdę... A, ostatnio już jakiś czas temu odkryliśmy z siostrą. Elektrykę. I chyba się tym zajmiemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie. Ale jedyny, który mi został. I tak. Musimy się tym zająć, to w sumie musimy wrócić do bazy czym prędzej. Tak też bym chciał zrobić jednak. Póki jeszcze mi kilofa starczy, to... Chciałbym też trochę pokopać. Wiecie. Albo nie. Teraz to jest pora na bomby.
O, cholera, zabiję się tymi bombami. Nie pomyślałem. Oczywiście, jestem idiotą. Ale tak, w ten sposób postawienie dwóch daje radę. Niemniej jednak teraz tam wrócić. Odzyskać to wszystko. I potem tutaj zrobić miejsce na kolejny nagrobek. To ten, widzimy się za chwilę. No, dobra. Wróciłem, odzyskałem co trzeba i... No i tak, nic dodać, zdjąć. Pora wracać do bazy. To tym razem będzie trochę szybsze, przez to, że w sumie... No, stworzyłem, można powiedzieć, nowe przejście, które moim zdaniem w miarę dobrze się łączy z tym wszystkim. Ale o tym za chwilę. Na razie jeszcze tylko szybko pokonajmy tego kogoś. I przy okazji, tak właśnie najważniejsza sprawa, proszę, mamy go. Właśnie figurkę. I wiemy, że to jest Kevling Brut, czyli brutal, najłatwiej mówiąc, albo jakiś taki żołdak, wojak, różnie to można tłumaczyć. Ale dobra, mniejsza. Aha, teraz szybko tylko idziemy tędy. W sumie dobra, to nie... A, dobra, już widzę. Dobra. No wiecie, trochę się pogubiłem w tym wszystkim, ale na szczęście nie jakoś szczególnie. Pamiętam, którym dolazłem wcześniej, więc tak. Nie będziemy zbierać po drodze żadnych materiałów, niczego. Tego robić też nie będziemy. Trzeba jedynie tylko szybko stąd wyjść. I no, zaraz będziemy już tam. Chciałem się dostać, w sumie nawet nie wiem, czemu idę tędy. A, dobra, to jednak nie jest nawet skończone. I tak, trudno. Ja już tak coś zrobię, nie chcę mi się zawracać. Wiem, że byłoby szybciej. Jakoś tak po prostu. Wiedziałem, że to jest lepsza opcja. Nie wiem czemu. Wiem, że to jest totalnie nielogiczne, no ale... Powiedzcie mi, które rzeczy, które ja robię z własnych woli są logiczne. Odpowiedź brzmi żadne, więc no. Ale dobra, jesteśmy już na szczęście. Chciałem być właśnie... tutaj. I zaraz będziemy przy rdzeniu, co jest szybsze niż niektóre te takie ścieżki. Wcześniej podejmowałem. Góry czy na dół? A, obie strony prowadzą do rdzenia, jak widać, więc dobra. Nie będziemy się tym teraz tak przejmować. Cześć, glut, paglut. Paglut. Te pomarańczowe nie groźne, mogę zostawić, ale jak już czerwony jest obok, to. To czysto porka, czy z muszkietu po prostu. Warto było, wiecie. Tego pozbyć, żeby potem nie był wkurzający. I dobra, jesteśmy przy domu siostry. I sukces! Ale nie chcę się zbierać. Daje się być rozładowane. I tak. Daje się rozładowane, co... Zaraz sprawdzimy, czy może nie da się tym kryształem bezpośrednio wyjść tego. Tak, i postawię go nawet w tym miejscu, to nie ma znaczenia. A samą wędkę, którą nie wiem skąd tam znalazłem jakoś nagle. Warto by było też może przetopić te złoto. Żelazo, które mamy, wiecie, takie wszystkie. Zapychał tylko miejsce. Tak, mamy bardzo dużo wolnych pieców, to wiecie, nie ma co też wkładać za dużo. Idealnie, nie będę muszę dziewicie 100% równo, ale i tak idealnie rozłożona, więc dobra. Teraz widać, że moje wyposażenie samo w sobie też jest mocno pouszkodzane przez to, co z nim robiłem, jak to robiłem, więc... My, ze złomem. Mam przy sobie i... O, gdzie to jest? Wątpię, wiecie, żeby to tak zadziałało, ale... Wyglądek by potrzebował energii, no oczywiście. Nic się nie zmienia. Co tak naprawdę z tym jest? Poza ewentualnie tym, co też... Stwierdziłem, że właśnie będziemy robić na końcówkę tego odcinka.
Tak. Generator prądu. Elektryczny, nie. Lampa, nie. Electrical wire. Dobra. Czyli potrzebujemy kopera, żelaza i trochę złota. Złoto na szczęście nie aż tak strasznie dużo, ale i tak... Małe. Wszystkie metale w sumie można wziąć. I później... Ale zanim to tak, jeden generator, więcej na razie ich nie bierzemy. I już na zapas 33 kable. Dobra. Generator postawię na razie. A, i on już działa. Okej, czyli to tak po prostu kładziemy i tyle. O nie. No, widzicie go? Rozwalę mi coś na dole. Chociaż każą bezpośrednio tutaj. Super, teraz przez głupotę postaci. Padło. Dajmy z nim to naprawię, ale... Jak mogło być, więc... Nie chcę tych... Jedź, z chęcią przyjmę. Teraz tutaj znaleźć tą skrzynię też będzie ciężkie. O, o, jednak nie aż tak ciężkie, jak myślałem. Dobra. W przypadku można tutaj czekać i co wpadnie, to będę od razu wkładał do tej skrzyni. Nawet bez sortowania. Ale tak, najwidoczniej... To nie jest to, co trzeba było zrobić. W takim wypadku w sumie to co prądem i innymi rzeczami się będę bawił kiedy indziej. Skoro to nie jest to, co... Wiem, że mógłbym spróbować coś innego zrobić, ale liczę na to, że będzie tutaj, więc jak nie ma, to trudno. I co za tym idzie... Znaczy tylko... Trzeba będzie to posprzątać porządnie. Tak, 999 dertowych ścian można wywalić, nie potrzebujemy. Mosty tutaj chyba były już? Nie, nie było. Co ciekawe. Ale dobra, teraz są mało istotne. Takie miejsca, spokojnie. Wiemy. W sumie. Remy to i co jeszcze ma? Do odłożenia. Grób. Tak. Skoro mamy groba, to nawet nie będę udawał. Interesuje zgodnie z tradycją po prostu. Mamy pięknego, kolejnego do kolekcji. Dobra, brakuje mi trochę miejsca w kieszeni, co weźmiemy jeszcze szybko trochę drewna. Zostawimy kolejną skrzynię jakąś w losowym miejscu, niech sobie... Nawet nie będę myślał, co do niej włożyć, co nie, wypchamy tam po prostu wszystkie nadmiarowe rzeczy, które mam. Nie chcę i nawet tutaj. Teraz co tu można wepchać? Takie rzeczy, takie. Też to. Dobra. Jak mówię, teraz nawet nie patrzę, co, gdzie powinno być. Po prostu wpycham. I zobaczmy jeszcze tutaj kryształowe czaszki. O, myliłem się, mieliśmy 4 kawałki. Ale dobra, nadal jest to dosyć dużo. A jak to działa? Hive Mother? Okej. Okay. Cokolwiek jest Hive Mother, w sensie, dobra, wiem czym jest, jest tam. Lokalizatory tak działają. Dobra, to wiecie co, skoro już tutaj nawet Hive Mother zlokalizowaliśmy, to wezmę od razu rzeczy potrzebne, żeby zlokalizować tego Gorma the Devourera. Podejrzewam, że to jest, wiecie, ten robak, z którym tutaj ciągle się mierzymy. Ale i tak wolę się upewnić. Bo jeśli to nie on, to przynajmniej będziemy wiedzieć. Gorm the Devourer, oczywiście. Używamy tego czegoś dziwnego.
I jednak, proszę, mamy potwierdzenie, że to jest drugi z bossów. A jeśli Hive Mother jest tam, to dzisiaj wiem już, co zrobię na zakończenie. Jako, że po prostu nie chcę właśnie się męczyć. Już jestem na 99% pewien, że właśnie bym sobie poradził, tak. No mówię siostry, że nie chcę też zawodzić, że coś tutaj bez niej ważnego robię. To odkryjemy trasę do następnego bossa. Miejmy nadzieję, że przy okazji też będzie to następny biom. Jeśli nie, to będę trochę smutny. Ale tak. Zrobimy to, będzie spokój potem. Ten odcinek to będzie już walka z dwoma bossami w końcu. I prawdopodobnie ostatni już z Core Keeper na jakiś czas. Chyba, że no, okaże się właśnie, że można coś jeszcze więcej zrobić. Bo na obecny moment, poza tym bossami nie wiem, czy coś jeszcze jest, no. Mam potwierdzenie, co prawda, poniekąd, właśnie tego Scarlet Ora, czy co tam było, że da się to jakoś właśnie gdzieś znaleźć, zdobyć. Więc podejrzewam, że właśnie jakieś biomy nowe będą, właśnie dlatego też wspominam, że mam nadzieję właśnie, jakoby ten, czy tam w sumie ta cała Hive Mother była właśnie w innym biomie niż żelazny. Bo chciałbym zobaczyć właśnie takie ostatecznie wszystkie rzeczy, które można tutaj zobaczyć. Niekoniecznie wykrafcić, ale po prostu, no, mieć chociaż podgląd sytuacji, co istnieje. Tak. A, jeśli mam być szczerym, nie podoba mi się to, co tutaj widzę. Larva Hive Wall. O. A, Lumpy Moving Wall Section? Okej. Chyba mamy odpowiedź. Jest tutaj, a właśnie coś na kształt nowego biomu. Dobra. Właśnie wolno się tu niszczy, więc tak. Na razie pozwólcie, że to obejdę najbardziej jak się da. Bez uszkodzania. To. Wygląda na to, że chyba trzeba będzie tutaj przyjść z mostami, więc widzimy się za chwilę, jak już przyniosę mosty. No dobra. Wróciłem z bardzo dużą ilością mostów, więc oby udało się tutaj coś znaleźć bez konieczności. Aha, rozbijanie jest bardzo tych ścian. Wiecie, chociaż tak obejścia największe jak się da. Chociaż nie, wydaje mi się. Wiem ich naprawdę dużo na wszelki wielki, ale no jak tak teraz tu patrzę, to nie wygląda to zbyt ładnie. Nawet bym powiedział, że fuj. Wygląda to trochę jakbyśmy byli w jakichś tym właśnie może właśnie nawet wnętrznościach. I skupmy się na konkretach. Dalej przed siebie i za chwilę będziemy tu kopać. Coś mi mówi, że to jest jedna opcja i robaków. Na tym będzie polegać ten biom. Mnóstwo tych larw. Co poniekąd ma sens i nie będę mówił, że nie, czy coś. W sumie no, matka Roju, Hive Mother, wiecie, te sprawy. Pasuje tu idealnie. Otoczenia. I tutaj nawet nie będę się bawił w dystansówkę. Ten toporek po prostu tutaj będzie zbyt dobrą robotę robił. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale tak. Będę machał toporkiem. Ja wiem, że nie są aż tacy groźni, patrząc na to, że z tymi skalnymi się bije. Nie, dobra, są groźni jednak. Ale wracając, no. Chcę po prostu być jak najbezpieczniejszy, dlatego też zamiast kebabów czynniczy na wszelki wielki i tak. Chyba tutaj podobijam sobie poziomy w coś. O, właśnie tutaj. Na max health, więc większe obrażenia, czy większe obrażenia, kiedy mam mało życia? A powiedzmy, że na max health. Jako, że często się bawię w strzelca, to łatwiej będzie mi stać na full health niż na low health. No. Uj. Tak, hej. Mówiąc to, stanęłem w jakichś świństwach, które mnie zaraz zabiją. I dobra.
Jeśli nie mylę, to świństwa, cokolwiek to jest, to możemy usuwać łopatą, więc tak, lepiej to robić, kiedy mamy okazję, niż potem płakać. Znowu, chociaż to było naprawdę bez sensu. A? Dobrze, kolejna rzecz, która przyspieszy nam to atakowanie tym toporkiem. To by nie było naprawdę. Nie chciałem, żeby tak to wynikło, ale tutaj czuję, że no, muszkietem bym się nie wyrobił z ubijaniem ich. Chociaż dobra, nie, muszkiet jest tutaj akurat nawet dobrym wyborem. Jak tak teraz myślę, bardziej. I tak, łazimy tutaj zamiast szukać dostępu do tej królowej całej. Pięknie po prostu. Ale i tak, warto, moim zdaniem przynajmniej, tutaj trochę pogrzebać. I sprawdzić właśnie co i jak, dobra. No, dobra, dobra. Te kolce, więc spokojnie, szybko wykupimy. I dobra. Jak widzę tamtych, to lepszym wyborem jest zdecydowanie muszkiet, ale na tych takich szarżujących, co? Ja preferuję toporek i... Darliśmy w ten sposób tutaj do jakiejś... z tych... którejś z tych ochronnych skrzyni, w której jest Tin Sword, meh. Torch, meh. Larva Meat, meh. Lantern, meh. I co? No mogę szczerze powiedzieć, że jest meh. Mówię przez to, że już to mamy. Dobra. Jednak nie przejmujmy się tym wszystkim i zwiedzajmy dalej. Nadzieję na to, że może jednak jakoś to przeżyjemy. Znajdziemy dostęp do tej matki roju całej. I potencjalnie zobaczymy jakieś nowe materiały. Niestety obstawiam, że nic z tego. Na razie to wszystko wskazuje, że tutaj to jest etap cyny. Nie niczego innego. Cynę mamy już za sobą. Nie mówię, że tu jest bezpiecznie, czy coś, czy to, że to w sumie etap cyny zmienia coś stopień zagrożenia tego miejsca. Tak nadal czuję, że mogę łatwo zginąć. Więc no, jak mówiłem. To, że to jest cyna, to tylko oznacza, że raczej nie będzie tutaj wyższopoziomowych rzeczy. Ale dobra. Kokonów, nawet nie ma co się dziwić w sumie. Dobra. A, spokojnie, damy radę. Musimy przeżyć, musimy dać radę. I tak. O. Własne kolce zabiły tego szarżującego, który by tutaj tym kwasem napluł i narobił więcej problemów niż pożytku. Przynajmniej w moim przypadku. Ale dobra, nawet tego z kwasem da się toporkiem trzasnąć, zanim będzie za późno. Warto wiedzieć. Teraz te kolce. Muszę. I dobra. Jeśli chodzi o to, o tę skrzynię, to widzę, że nie będzie do niej dostępu raczej. Nie będzie, niestety tutaj trzeba się właśnie przekapać. Zajmie to długo, ale tak. Zrobię to. Chcę po prostu zobaczyć, czy na pewno nie będzie tu niczego cennego. I tak, z poszukiwań bossa zmieniło się to w eksplorację jakiejś niepokojąco ohydnej lokacji. Dobra, ale sama skrzynia oferuje tutaj Petrified Egg. Okej, czyli tylko jakaś znajdźka. Dalej. Szukając czegoś, ale nie. Ja raczej spasuję póki co. Dalej nie idę. Przynajmniej nie w tę stronę. Lepiej by było, gdybym właśnie szukał już definitywnie tej Hive Mother całej. Z kanalikami tymi żółciowymi, czy to, cokolwiek to jest, idziemy dalej. Strona, która sugeruje, gdzie ona mogłaby być. A! Byliśmy do miejsca, w którym w sumie byliśmy i... Hive Mother. Okej. Posąg dobrze ją odwzorował w sumie. Ona na to wszystko wskazuje.
dobra. Mógłbym zaryzykować i naprawdę się z nim teraz pobić, ale nie zrobię tego, siostrze, naprawdę. Naprawdę nie jestem aż taki zły. Więc tak, w tym momencie... Mogę powiedzieć wprost, mam 50 minutę. Tak więc ja kończę ten odcinek. I tak, następny będzie tym, w którym właśnie zmierzymy się ze wszystkimi bossami, prawdopodobnie. Może odnajdziemy tą Scarlet... Scarlet, tak, szkarłatną, rudę, tak najłatwiej to powiedzieć. I no, na tym prawdopodobnie chwilowo zakończymy przygody z Corekeeper. Poczekajmy na następną wersję, ewentualnie na jakieś zmiany. Jak będą, to oczywiście z przyjemnością pokażemy z siostrą. A póki co, to by było na tyle. Do zobaczenia już niebawem, no i trzymajcie się. Hej, hej!